W ciągu minionych 100 lat Schwarzwald, podobnie jak kilka innych górskich regionów Europy, diametralnie zmienił swoje oblicze. Po pierwsze, mimo wymierania lasu, obszary leśne znacznie się powiększyły. Po drugie, las stał się bardziej gęsty i ciemny. Nic dziwnego, skoro ze względów ekonomicznych sadzono przede wszystkim świerki. Do tego jak najgęściej, aby pozyskać jak najwięcej drewna. Zagęszczenie to ma jednak określone konsekwencje. Zagraża ono głównie symbolowi Schwarzwaldu, Głuszcowi. W okresie tylko jednego ludzkiego życia populacja Głuszca spadła o 90%. Wcześniej, będąc w lesie, zawsze spotykało się jednego, dwa, czasem nawet trzy Głuszce. Tak to wtedy było. Głuszców było mnóstwo. W południe wracało się do lasu i znów widziało się Głuszce. Były tam, gdzie rano rąbało się drewno. Głuszce praktycznie zawsze były gdzieś obok. Powstaje zatem pytanie, co takiego stało się w ciągu minionych 100 lat? Jak do tego doszło, że Głuszcowi, niegdyś tak licznemu, grozi wymarcie?